nowego 3D Blu-ray firmy LG. To jest kino domowe LG HX976 TZW. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy. To jest kino domowe o nowoczesnej i eleganckiej linii, o czystym cyfrowym dźwięku i obrazie z funkcją właśnie Blu-ray. Zestaw kina zawiera odtwarzacz Blu-ray 3D, co jest głównym sercem całego zestawu, aktywnym subwooferem o mocy 200W, 4 głośniki, które każdy ma po 180W, każdy głośnik środkowy, centralny, bezprzewodowa przystawka do głośnych, do tylnych głośników. Oddających efekty. Oddających, dokładnie tak, które pozwalają na bezprzewodowe podłączenie tylnych głośników, które można w każdym miejscu w pokoju sobie podłączyć. I instalacja, był jedyny taki problem, że instalacja trzeba przeprowadzać bardzo głową, z myślą, ponieważ kabli jest mało. Tym bardziej, że podłączenie, zainstalowanie kabli trzeba zrobić. Których nie było w zestawie, trzeba dokupić. Nie było jedynie w zestawie tak, kabla optycznego. Kabla HDMI. Tak, co było takim, uważam, że to był minusem całego zestawu. W każdym razie. Przynajmniej w zestawach testowych. W każdym razie kabli jest mało. Pod spodem samego urządzenia są to bardzo malutkie wejścia, które trzeba zmyślnie, delikatnie podłączyć. Ale przez to jest mniej kabli w całym mieszkaniu. Tak jak wspomniałam, tylne głośniki są połączone przez funkcję Bluetooth, przez funkcję Wi-Fi bezprzewodową. I na sprzęcie świeci się bardzo fajne niebieskie światełeczko. W momencie połączenia. Jeżeli tego światła nie ma, jeżeli nie ma połączenia poprzez Wi-Fi, świeci się kolorem czerwonym. Funkcje kina domowego to przede wszystkim to jest stylistyka, która jest, ma takie srebrne i lustrzane odbicie. Panel samego głównego urządzenia otwiera się poprzez delikatne naciśnięcie przycisku. Tam wkładamy płytę, delikatnie zamykamy również przyciskiem klocki. Podnosi tak delikatnie i opuszcza w dół. Drugą funkcjonalnością kina jest właśnie możliwość odtwarzania filmów typu z płyt typów Blu-ray, 3D Blu-ray, odtwarzania multimediów z nośników zewnętrznych, mam na myśli tutaj portów USB, które można podłączyć po jednej stronie urządzenia i zarówno połączenia poprzez USB, jak i urządzenia typu iPod. Teraz podłączę Państwu. Także jednym kabelkiem tylko jest specjalna stacja dokująca. Naprawdę bardzo fajny sprzęt. Piękny dźwięk. Ładny obraz odtwarzania. Jednym słowem, nic dodać, nic ująć. Tylko usiąść i oglądać. Głośniki łącznie mają aż 1100 W. To daje taki efekt. Także jest naprawdę bardzo dobrze. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o odczyt płyt, jest to BD-ROM, BDRE, Blu-ray 3D, DVD-R, DVD-RW, DVD plus R, DVD minus R, Audio CD, DTS, CD, CDR, CDRW. Także cała gama, tak naprawdę wszystkie czytniki, jakie są, w sumie sprzęt odczytuje rewelacyjnie.
Tak samo jeżeli chodzi o dźwięk, to jest w standardach Dolby Digital, Digital Pro Logic 2, Dolby True HD, DTS, DTS HD. Także jest bardzo ładna rozdzielczość, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o dźwięk, jest rewelacja. I można bezpośrednio również, tak jak wspomniałam, podłączyć dysk zewnętrzny typu pendrive i oglądać również z tego filmy. I na podsumowanie chciałam tylko powiedzieć, że właśnie ten efekt dźwięku z głośników, które są bezprzewodowe i można postawić całkowicie w innym pod koniec z tyłu pokoju, daje naprawdę rewelacyjny dźwięk. To zaraz już Państwo widzieli, był film puszczalny. Czy są jakieś pytania? Jakie opinie? Nie wiem, czy podobała Wam się? Może zróbmy malutką prezentację jego możliwości. Tak. Jakikolwiek króciutki coś można przedstawić. Przynieśmy jakąś płytkę? Czy albo podłączmy dysk zewnętrzny? Może jakiś film? Zamiast sięgać ręką, można nacisnąć coś tutaj. Na muzykę. Wejdźmy na muzykę, potwierdźmy enterem. Z najmłodszych, trochę starszego, będą piraci. Jako płytka pokazowa. Ładnie się kręci. Karol? No ja nie wiem, czy to się kręci teraz. No fajnie. Podoba się wszystkim ładny obraz? Ładny obraz, bardzo dobry. Dźwięk bardzo fajny. Wyrazisty. Wyrazisty. Tak, wyrazisty. Zgodę się tu. Czy jakieś ktoś ma pytanie? Ja mam pytanie. No, weź ci zdanie. Czy sprzęt jest kompatybilny z innymi firmami? Żeby jak miała na przykład telewizor innej firmy, czy by ci działało? Różnie to bywa, czasami są problemy z połączeniem się, ale za każdym razem udaje się obejść to brak kontaktabilności. Rozumiem. Ja, ale łączy z innymi sprzętami. Ale ogólnie jest w stanie się połączyć praktycznie z każdym sprzętem, jakim tutaj próbowaliśmy. Dokładnie tak. Także dziękujemy bardzo za uczestnictwo w naszej prezentacji i zachęcam do zakupu wszystkich sprzętów LG.